Dzień dobry, szczęść Boże. Witam i pozdrawiam z Katowic w środę 7 lipca. A na dzień dzisiejszy zostały wyznaczone słowa, które mają nam towarzyszyć, nas inspirować i prowadzić. Słowa zapisane w Księdze proroka Izajasza w 29 rozdziale i 14 wierszu. Będę nadal dziwnie postępował z tym ludem, cudownie i dziwnie, i zginie mądrość jego mędrców. Zwróćmy uwagę, drodzy, że dwukrotnie w tym jednym zdaniu Bóg przez proroka Izajasza wypowiada słowo dziwnie. Czy to nie dziwne? A co my myślimy, kiedy słyszymy słowo dziwne, dziwny? Kiedy jedziemy na wycieczkę, na urlop, to staramy się zwiedzić, zobaczyć niezwykłe, dziwne miejsca. Synonimami słowa dziwne są słowa dziwaczny, osobliwy, cudaczny. Inny, niezrozumiały, wyjątkowy. Ale przed laty Czesław Niemen śpiewał piękną piosenkę, której słowa są aktualne do dnia dzisiejszego. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny, bo człowiek gardzi człowiekiem. Dziwny, bo w nim pełno zła. Dziwny, czyli jakiś niezrozumiały, niepojęty, nietypowy, nienormalny i to w negatywnym sensie. Dziwny człowiek, czyli nie do końca taki normalny, typowy. Na Śląsku powiedzielibyśmy to taki cudok, który ma swoje wady, swoje przyzwyczajenia i mówi się, no on już taki jest, on już się nie zmieni. A czy Pan Bóg też jest dziwny? Czy jest takim cudokiem? No chyba tak, skoro sam mówi, że dziwnie postępuje i tego dziwne postępowanie jest niezrozumiałe nawet dla największych mędrców. Na czym polegało to dziwne postępowanie Pana Boga z ludem izraelskim? Ano na tym, że mimo iż ten lud odstępował, zapierał się Boga, nie wypełniał przykazań, Pan Bóg w cierpliwości i wierności ciągle ten lud znosił, jako brał na swoje ręce, prowadził i obiecywał, że dalej będzie błogosławił i się nim opiekował. Mało tego, słyszymy w słowach proroka zapowiedź, że Pan Bóg dalej będzie tak działał, dziwnie i cudownie. Dalej. I to się stało. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Drodzy, to jeszcze bardziej przerasta nasze zrozumienie. Pan Bóg obzdurał sobie, że grzeszny świat, grzesznych ludzi, wśród których jest tyle zła, będzie miłował, błogosławił, prowadził. Postanowił objawić się w ciele, w Jezusie Chrystusie. I w tym momencie chciałbym zacytować drugi werset wyznaczony na dzisiejszy dzień. Są to słowa z Ewangelii Marka z 6 rozdziału. Wielu słuchaczy Jezusa zdumiewało się i mówiło, skądże to ma? I co to za mądrość, która jest mu dana? I te cuda, których dokonują jego ręce? Posłany przez Ojca Syn też był dziwny. Był cudokiem. Nie tylko przez to, że nauczał dziwnie, jak moc mający. Nie tylko przez to i dlatego, że uzdrawiał. Wszyscy pytali, skąd on się wziął? Skąd on to ma? Dlaczego tak jest? A największe dziwactwo polegało na tym, że chciał i uczynił to. Złożyć w ofierze za grzechy świata swoje życie. Za mnie i za ciebie. Powiesz, a ja nie chciałem tej ofiary. Ja nie potrzebuję tej ofiary. Ja prowadzę sobie dobre, beztroskie życie. Po co Jezus dla mnie umarł?
Może w tej chwili nie zdajesz sobie z tego sprawy. Ale może przyjdzie taka chwila refleksji, kiedy zastanowisz się nad swoim życiem, nad całym światem. Dlaczego w nim tyle zła? Dlaczego człowiekiem gardzi człowiek? Jezus złożył ofiarę za wszystkich ludzi, bo chce, aby wszyscy byli zbawieni i żyli wiecznie. Pięknie o tym dziwnym Bogu zaśpiewała Beata Bednarz w pieśni „Wciąż mnie zadziwiasz, Panie”. Miłością swoją dla mnie, tak bliskim, jak serce Ci kieruje, wciąż mnie zadziwiasz sobą, codziennie i na nowo, jak wciąż ten sam, lecz zawsze inny świt. Wciąż mnie zadziwiasz siłą swej miłości, Panie, bezmiarem łaski, co podnosi mnie. Wciąż mnie zadziwiasz siłą swej miłości, Panie. Ty jesteś ciszą dla zmęczonych serc. Dziwny jest ten świat, śpiewał Czesław Niemen. I dziwny jest Bóg, Bóg chrześcijan. Bóg miłości, łaski, dobroci i przebaczenia. Pozwólmy Mu przemówić do nas. Zadziwiajmy się codziennie Jego dziwnością. Doświadczmy, że świat może być inny i może być inne, lepsze życie w Jezusie Chrystusie. A to, że ktoś popatrzy na mnie, moje życie i powie, a on, wierzący w Jezusa Chrystusa, taki dziwok, to taki cudok, to tylko będę się cieszył i oby na świecie jak najwięcej było cudoków, jak najwięcej było tych, którzy patrzą na cudoków, abyśmy mogli pokazywać, że przez Jezusa Chrystusa i w Jezusie Chrystusie w wolności możemy zmieniać świat, aby słowa piosenki Czesława Niemena przestały być aktualne. Życzę Wam dobrego, błogosławionego, pełnego miłości dnia. A niech Wam błogosławi, niech Was strzeże wszechmocny i miłosierny Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.